Jesteśmy teraz na trójstyku trzech państw: Belgii, Holandii i Niemiec. Jesteśmy teraz w najwyższym punkcie Holandii, 353,5 metra nad poziomem morza. Chwilkę sobie tutaj pobędziemy, a później zapraszamy Was na wycieczkę po niemieckiej części tego miejsca. Najwyższy punkt Holandii to jednak 322,5 metra. Napis na wieży uwzględnia wysokość wraz z nią. Nowa wieża Wilhelmina, na której stoimy, została wybudowana w 1951 roku. Jest wyższa niż jej starsza poprzedniczka i oferuje lepszy widok na okolice. Nazwana na cześć holenderskiej królowej. Ciekawostek, tuż po II wojnie światowej te okolice wykorzystywano jako szlak przemytniczy. A teraz jest coraz większą atrakcją turystyczną, miejscem w sam raz na weekendowy wypad z rodziną czy przyjaciółmi. W części belgijskiej trójstyku stoi wieża Baudouin, nazwana imieniem belgijskiego króla. Budowę labiryntu natomiast rozpoczęto w 1992 roku i mówi się, że jest to największy labirynt w Europie. Ten monument to pomnik upamiętniający miejsce katastrofy samolotu Fokker. Jeżeli chcecie tutaj dotrzeć, po prostu wbijcie w nawigację miejscowość Wals. No to teraz idziemy do Niemiec. No i jesteśmy w Aquisgranie. To nazwa polska. Po niemiecku Aachen, po holendersku Aachen. Największą atrakcją miasta jest jego katedra, znajdująca się w centrum. Mówi się, że znajdują się w niej grobowce Karola Wielkiego oraz Ottona III, chociaż nigdy ich nie znaleziono. Przechowywane są tu jednak relikwie, które Karol Wielki miał rzekomo przywieźć z Jerozolimy. W 1978 roku katedra była pierwszym niemieckim zabytkiem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Thank you.
Tuż obok katedry stoi gotycki ratusz miasta. Zniszczone części dachowe, które miały miejsce podczas pożaru w 1656 roku, odbudowano w stylu barokowym. Nad wejściem do płaski schodowej znajdziecie płaskorzeźbę Trzech Króli. Jeśli ktoś z Was decyduje się na zwiedzanie ratusza, polecam ekspozycję wiernych kopii cesarskich klejnotów z wiedeńskiego skarbca. Wyprodukowano je w 1915 roku na zlecenie króla Wilhelma II. A 22 stycznia 2019 roku, w 56. rocznicę Traktatu Elizejskiego, Angela Merkel i Emmanuel Macron podpisali w sali koronacyjnej Traktat Akwizgrancki. To zabieramy się za jedzonko. Tym razem mamy stek z indyka, ziemniaczki, marcie kartofle, rozmarynie, piwo prosto z kolonii. I my kancelamiemy. No, smacznego. Tym razem kuchnię niemiecką zastąpiła kuchnia śródziemnomorska. Niemieckie było tylko piwo. Jeszcze chcemy wybrać lokalny chlebek, ale nie wiemy który. Tradycyjny. Wybraliśmy. Bierzemy ten. Czy wiecie, że Wachem powstały pierwsze batony szkolne? Oczywiście mówimy o pierwszych batonach czekoladowych w Niemczech. Odwiedźcie koniecznie którąś z licznych cukierni Wachem. Mają swój niepowtarzalny styl. Postacie fontannie przedstawiają chciwość czy żebractwo. Woda obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Płynie również zimą, ponieważ jest ciepło wodą ze źródeł termalnych Akwizgranu. To wszak miasto uzdrowiskowe. A to jedno z sześciu tego typu miejsc archeologicznych w Aachen. Ziemie miasta ponoć kryją więcej takich znalezisk. Odkrycie ich równałoby się jednak ze znacznym zniszczeniem gruntów czy zabytków. Stąd jedynie ustawienie tych archeologicznych okien. W mieście znajdziecie także Muzeum Sztuki Współczesnej, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Centrum Karola Wielkiego obejmujące tematykę historii miasta, Muzeum Surmonttal Ludwika, głównie ze sztuką dawną. Tuż za murami miasta znajduje się także zoo. I to na tyle. Jeżeli szukacie miejsca, do którego można wyskoczyć na kawę czy zjeść obiad, to Aachen jest idealnym punktem wyprawy. Nie zapominajcie, że znajdziecie nas na Instagramie i Facebooku. Tam jak zwykle wrzucamy fotografie z naszych wycieczek. Jesteśmy też teraz na TikToku. Dziękujemy za wszelkie lajki, komentarze i suby. Do następnego. Janek. Łukasz.